Ladies and gentlemen, panie i panowie, witam X Grosz z tej strony i na samym początku przyznam, że nie miałem specjalnie czasu na to, aby przygotować sobie wątek dzisiejszej audycji, więc nie wiem, gdzie to mnie poniesie, a wina tego jest właśnie w tym oto riffie. No i przyznacie, po całym dniu słuchania czegoś takiego i trenowania tego, to niedużo zostało, że tak powiem, połączeń elektrycznych w mózgu do robienia czegokolwiek innego. Więc dzisiaj ze świeżym nastawieniem lecimy z tematem dosłownie na bieżąco. Więc musicie wybaczyć, jeżeli będzie to wielowątkowość mojego tutaj przemyślenia i zresztą przyzwyczajenie. Większość stałych moich słuchaczy jest przyzwyczajona do wielowątkowości moich wypowiedzi. Tak czy inaczej, jeżeli chcielibyście zobaczyć moją gitarę wraz z moim nowym nabytkiem Marshallem, jak razem sobie pięknie tutaj stoją w pokoiku, to dajcie znać, wrzucę zdjęcie na Twittera. A teraz zacznijmy. Zobaczmy, o czym dzisiaj moglibyśmy powiedzieć. Moglibyśmy dotknąć Celsjusza, ponieważ to jest ciekawy temat. Szczególnie, że pewnie już wiecie, Kamil o tym robił audycję. Przewija się ten wątek tutaj. Dariana, żona Roberta, tutaj mamy prawie ponad 5 milionów dolarów straciła na Celsjuszu. Robert tam następne coś tam, czyli razem 6 baniek oddali Aleksowi. I to jest ciekawy temat, ponieważ powiem wam, co mnie właściwie zatrzymało i dlaczego kiedy Celsjusz startował i kiedy mówiłem o Celsjuszu nawet 2 lata temu, to mówiłem, że nie kusi mnie 10% rocznie w Celsjuszu. Gdzie było wypalone to doświadczenie, które przypominało mi non-stop? To nie jest to. Każdy startujący w świecie krypto musi wyciągnąć z tego wnioski. I najlepiej wyciągnąć to na doświadczeniu czyimś, a nie na swoim. I dlatego, kiedy mówię o Zen, kiedy mówię o Heksie, kiedy mówię o czymkolwiek innym, to biorę to, że te przesłanie i cały sens tych projektów jest w zupełnie innym miejscu niż, nie wiem, oddawanie swoich tokenów na platformy, które są zarządzane centralnie i w każdej chwili ktoś może je po prostu od ciebie zabrać. To nie jest w ogóle idea krypto. Ale do tego dojdziemy. Również chciałem powiedzieć, że właściwie Zen, skoro mówimy o Zen, to Zen, mintowanie Zen wystartowało na Binance Smart Chain i już w tej chwili widzę, że jest 2 razy więcej adresów połączonych na Binance Smart Chain niż na Ethereum. Więc wszyscy ci, co byli ze mną tutaj przy projekcie Avarice to był taki jeden strzał i nawet nie wracamy do tego, nie wraca i każdy, i na samym początku mówiłem, to jest tak. Wchodzimy w to, robimy 100%, wychodzimy i zapominamy. Ale co nauczyliśmy się właściwie przy tym Avarice, jeżeli ktoś jest nowy, to jest to, w jaki sposób dodać Binance Smart Chain do MetaMaska i to właściwie przyda nam się w tej chwili do tego, aby choćby podłączyć Binance Smart Chain z MetaMaska do Zen i wymintować sobie swoje Zeny również na Binance Smart Chain. Również co dzisiaj chciałem powiedzieć, to jest o tym, co już również dotykałem, ale to się przewija, cały czas się przewija. A więc kiedy realizować zysk na krypto, ponieważ tutaj widzę rozmowy na naszym pokoju non-stop o cenie Zen, cena Zen. Kiedy będziesz, tu ktoś się mnie pytał, kiedy będziesz sprzedawał Zen, komentarze. Więc to jest cały czas powtarzający się temat. Zaraz poszukamy tego pytania. A więc, kiedy będziesz sprzedawał Zen? Jak długo będziesz trzymał Zen? I jeszcze jeden temat może się uda dotknąć, a więc oszczędzanie, co jest absolutnym oszustwem naszego czasu. I oszczędzanie to jest oszustwo naszego czasu. Na to właściwie poświęciłem cały odcinek w mojej historii, możecie sobie znaleźć. Do czego to nawiązuje? Nawiązuje to oczywiście do tego, co w tej chwili jest nam tłuczone w głowie, a więc choćby tego, co słup Tofałanowski tutaj głosi, że
ile to prądu nie zużyła Warszawa, ile nie mogliby zaoszczędzić. W ogóle ciekawy jest tutaj również nasz sondaż, który wrzuciłem. Mamy 3000 głosów i tylko, powiedziałbym, połowa mintuje Zen. To jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe. I ja nie jestem sprzedawcą Zen, nie jestem popychaczem Zen, nie jestem sprzedawcą Heksa, nie jestem popychaczem Heksa. Mówię to, co robię, robię to, co mówię. Każdy podejmuje swoje własne decyzje, ale to mnie też zaciekawiło. Powiem szczerze, mnie to zaciekawiło. Dlaczego? Czy naprawdę ten darmowy obiad u mamy jest zbyt drogi, ponieważ bilet, aby dojechać do mamy na darmowy obiad, kosztuje 3 złote? Dlatego nie jedziemy na ten darmowy obiad? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra, a więc zacznijmy od samego początku. Dobra, zacznijmy od tego Celsjusza, o którym mówiłem. O co w ogóle chodzi z tym Celsjuszu? To powiem wam bardzo krótko. To, że tutaj bohaterowie, Heroes, I'm no hero, też mam taki film, dlaczego nie jestem herosem i tak dalej, to już jest inna sprawa. Ale tutaj Dariana, żona Roberta, miała na Celsjuszu, miała, ponieważ w tej chwili na razie nie ma, miała na Celsjuszu prawie 5,5 bańki, Robert miał coś tam koło bańki, więc razem mieli 6 baniek. No i co? No i Celsjusz im to wszystko, że tak powiem, w tym momencie zamroził. Dlaczego 2 lata temu pisałem tutaj o tym, że nie kusi mnie Celsjusz? Dlaczego nie podłączyłem się do tego, aby zostać ambasadorem Celsjusza, aby głosić Celsjuszostwo wśród mojej społeczności, a także rodziny? Przecież 10% rocznie na USDT to jest wspaniały deal i w ogóle. O, dlatego, ponieważ cały czas, gdy spojrzę na swoje ramię, to mam wypalony wręcz znak, którym jest BitConnect. I BitConnect i Celsjusz mają jedną rzecz wspólną, czego nie ma Zen, czego nie ma Hex, czego nie mają inne projekty. A więc są scentralizowane i oczekują od ciebie, że ty weźmiesz swoje środki, wyślesz im na ich portfel, a oni będą nimi zarządzać i wypłacać ci ileś tam procent rocznie. I za każdym razem, kiedy takie coś się dzieje, za każdym razem, pomyśl sobie, że istniało to 2 lata, bo to 2 lata temu nagrałem ten film. A więc jeżeli wrzuciłeś tutaj, powiedzmy, 6 milionów, dostawałeś 10% rocznie, a więc 600 tysięcy rocznie, a więc 1 200 000 wróciło ci, jeżeli w ogóle wybrałeś to z platformy, a 80% szlak trafił. A więc 10 lat musiałoby minąć, żeby właściwie wybrać i wybierając regularnie wszystko, żebyśmy wybrali wszystko, co włożyliśmy, a następnie po 10 latach, jeżeli by to wszystko przeżyło, miałoby to szansę, że właściwie byłby jakikolwiek z tego zysk. To jest gorsze, ten Celsjusz to był gorszy niż BitConnect, ponieważ BitConnect przynajmniej po 3 miesiącach już byłeś break-even, a tutaj 10 lat. Więc to jest tragedia. Oczywiście i to miało ten sam słaby punkt załamania, a więc twoje środki nie były u ciebie. I dlatego, kiedy nawet patrzę na Zen, czy nawet na Hex, przecież tam nie ma żadnego ryzyka. Środki są w naszym portfelu. Zen. Właśnie, wróćmy do mintowania Zen i do ceny Zen i kiedy i jak długo i kiedy realizować zysk na Zen. Powiem wam tak, mój Zen jest, właściwie pokażę wam coś. Tutaj jest jak dodać Binance Smart Chain do MetaMaska, zaraz sobie dodamy, ale tutaj wam pokażę. Wczorajszy mój portfel, gdzie właściwie zastanawiałem się, pamiętacie, zastanawiałem się, co zrobić z moimi 58 tysięcy zen, czy zastejkować na następne dni, czy zostawić. No i co? I ten portfel podłączyłem i mintuje mi zen za następne 386 dni. A więc za 386 dni będę miał 21 milionów zen. Więc tak to wygląda. Więc skoro tak i tak większość moich adresów, które mintuje zen, jest na taki okres czasu, najkrótszy jest chyba 100 dni, to dlaczego miałbym się przejmować w tej chwili
Dlaczego miałbym się przejmować, ile kosztuje zen w danym momencie i czy opylić zen w tej chwili? Czy te 10 dolarów, 15 dolarów zarobione, czy to zmienia moje życie? Czy to ma w ogóle, czy to ma w ogóle, czy ja w ogóle po to wszystko robię, żeby zarobić te 15 dolarów? Kiedy realizować zysk w świecie krypto? Ja już mówiłem o tym mnóstwo razy. I tutaj również jest bardzo ciężki jakby temat do zrozumienia dla kogoś. I powiem tak, jeżeli nie potrafisz tego zrozumieć, to po prostu jesteś tępy. Jeżeli nie chcesz tego zrozumieć, to jesteś fanatykiem. A jeżeli boisz się tego zrozumieć, to znaczy, że jesteś niewolnikiem, czyli siedź w swoim świecie fiat. Zysk dla mnie z realizowania jest wtedy, kiedy ten zysk ma sens i zmienia cokolwiek. Jeżeli ja mintuję zen i ja chcę zrealizować 10 dolarów, to jaki to ma sens dla mnie? Po co w ogóle to bym się zgodził w tej chwili z kolegą, o którym Bullenberg, który tam mówił o poświęceniu czasu i tak dalej. To bym się zgodził, że ten cały czas poświęcony i to wszystko, jeżeli już wiem dokładnie o co chodzi dla tych 10 dolarów, no to wybacz. To już, jakbym powiedział, wolę kafelki układać, szybciej zarobię te 10 dolarów. No ale jeżeli ja to zakładam i zakładam to na te 386 dni i zapłaciłem za ten stake, za to mintowanie, przepraszam, 5 dolarów. Jeżeli po tym roku czasu z tego nic nie będzie, no okej, straciłem 5 dolarów, nic wielkiego. Ale jeżeli tu się coś wydarzy i coś będzie dobrego, no to okej. Więc ja w taki sposób podchodzę. Zysk, który realizujemy w krypto, ma dla nas mieć sens. Głupotą by było nie realizować zysku, który nagle zmienia totalnie. A więc przypuszczalnie, heks. Masz heks, zarobiłem na heksie ileś tam i głupotą by było nie zrealizować część tego zysku, czyli zapakować się. Po to choćby, żeby później nawet przy odkupieniu tego wszystkiego, co mamy, ciągle zostać z jakąś częścią. A również podobnie bym podszedł tutaj do tematu zen. I oszczędzanie na oszczędzanie na pewnych odrobinkach, żeby, nie wiem, odmawiać sobie wszystkiego i tak, że tak powiem, chodzić na rzęsach, to nie ma sensu w życiu. To nawiązuje również do tego, co właściwie TVN-owski słup tutaj pisze o oszczędzaniu. Nie po to żyjemy, żeby sobie wszystkiego odmawiać i wracać do epoki jaskiniowców. Jesteśmy w tym momencie na takim poziomie życia, że właściwie potrafilibyśmy zadbać o siebie, a energia jest jedną z rzeczy, która pozwala nam ruszyć do przodu, wszystko ruszyć do przodu. I mamy w tej chwili możliwości takie, że właściwie naszej energii nie powinno nam braknąć, powinniśmy mieć nadmiar energii dla wszystkich. Mogłaby być wręcz dosłownie sprawa, już nie chcę powiedzieć darmowa, ale szkoda czasu. Polityki na razie zostawimy dalej. A więc tak to wygląda. Więc dla wszystkich, co mintują zen, zobaczmy, ile tutaj mamy tych zen. 700 tysięcy adresów, jeżeli chodzi o 700 tysięcy adresów, jeżeli chodzi o Ethereum, mintuje zen. A teraz zobaczmy, jak wymintować zen na Binance Smart Chain. A więc dodamy sobie najpierw Binance Smart Chain do MetaMaska, o czym już mówiłem. A więc wchodzimy tutaj, zobaczcie, to jest mój adres przygotowany specjalnie pod to. Więc na MetaMasku wchodzimy sobie tutaj, jeżeli coś, to wpisujecie Google, how to add smart chain, Binance Smart Chain to MetaMask, wyskakują Wam takie poradniki, tutaj macie wszystkie dane i wtedy wchodzicie w MetaMask, add network, tutaj widzicie mam Ethereum Proof of Work Network dodany, add network i co? No i powoli wszystko kopiujemy nazwę, czyli nazwę kopiujemy. Czekaj, nie skopiowałem. Okej. Okay. Tutaj czasami trzeba wpisać www, czasami nie, zależy. Okej. Okay. 56 BNB, okej, okay, to tutaj to zapamiętam. 56.
Tutaj mamy VNB, tutaj Gary. Dobra, i mamy Binance Smart Chain dodany do naszego MetaMaska. Prosta sprawa. Teraz przechodzimy tutaj do MetaMaska. Jesteśmy na Binance Smart Chain. Zobaczcie. Mamy Ethereum Smart Chain, Ethereum Proof of Work. Więc jesteśmy na Binance Smart Chain. Przechodzimy na Zen Crypto. Zen Crypto automatycznie przełącza się na Binance Smart Chain. I tutaj zobaczcie. 1 600 000. Prawie o 1 000 000 adresów więcej niż na Ethereum. Jest to pewnie związane z kosztami, jakie ponosi się tutaj mintując Zen na Binance Smart Chain, a więc prawie, wiecie, darmowo. Prawie darmowo, znowu te darmowo wskakuj. No i może tutaj ludzie poukładali sobie jakieś całe drabinki mintowania, a więc przykładowo będę mintował każdego dnia z każdego adresu, będę tworzył nowy adres codziennie i mintował. Nie wiem, Zen codziennie przez następne, nie wiem, ileś tam i potem po jakimś czasie będę odbierał codziennie z każdego adresu i takie sobie drabinki, takie koła młyńskie sobie ludzie tam układają, różne strategie, kto co chce. Tak czy inaczej, teraz jedyną rzeczą, co trzeba zrobić, to trzeba sobie wysłać tutaj trochę BNB na ten portfel i można spokojnie mintować. W tej chwili maksymalna ilość dni, na które możemy mintować, to jest 410. Oczywiście każdy może tutaj sobie zrobić na jaką długość chce. Oto taka ciekawostka. Więc ciągle zastanawiam się, skąd powstrzymanie się przed mintowaniem. Jeżeli możecie mi napisać, jeżeli oglądacie to, jest tutaj 1000 ponad osób, które postanowiło, że nie będzie mintować tego Zen. Dlaczego? Chciałbym wiedzieć. Czy ja coś przegapiłem? Czy wy coś przegapiliście? Jak to w ogóle wygląda? Ponieważ nie mogę tego zrozumieć. No okej. Okay. Każdy robi jak mu się podoba. Teraz, skoro już tutaj mi się to wyświetliło, to widziałem tutaj, napisałem na Twitterze, że zaczyna się tutaj ciekawostka na cenie. No i co? I widzimy, że rzeczywiście tutaj MACD zaczyna spacerować do góry. Cena zaczyna tutaj spacerować nam do góry. Jesteśmy 19 100. I tak się zastanawiam, czy czasami, może troszkę już za późno, ale chciałem Wam przypomnieć, dla wszystkich tych, co zaczynają swoją przygodę w ogóle z kupowaniem i sprzedawaniem krypto, zanim przeskoczycie na derywatywy, zanim przeskoczycie na dźwignię, razy 10, razy 5, czy cokolwiek, to spróbujcie swoich sił na zwyczajnym tradingu, czyli spot trading, kupowanie i sprzedawanie. Bo jeżeli kupilibyście Bitcoina tutaj właśnie na dole, jak tutaj mamy ten znak, zwyczajnie kupili go, nie żadne, że tak powiem, dźwignie, nie żadne derywaty, żebyście kupili zwyczajnie za 19 tysięcy. I teraz byłby 19 100. No to macie właściwie ten procent zarobku. Zobaczcie, od 19 tutaj przykładowo. O, i sobie możecie wyznaczyć tutaj. O, i mamy prawie procent, 1% zarobku mamy tutaj z tego. Kwestia razy 10 dźwigni, żeby był 10%, to już jest później. Ale tak na samym początku spróbujcie takich właśnie sił. Ja nawet tutaj miałem kilka audycji o tym bocie. I ten bot ciągle jest w porządku, ponieważ to jest zwyczajny spot trading. Czyli coś, pierwsza rzecz, nie masz żadnych opłat, jeżeli chodzi o kupowanie i sprzedawanie. Jak widzicie, active bots mam 0, ale completed bots i tutaj mam raptem 1000 dolarów tylko wrzuciłem. I tutaj mam na przykład 16%, tutaj mam 1%, tu mam 3%. Tu mam 7%. I tu różne długości tych czasów, kiedy to trzymałem. To trzymałem 3 dni, to trzymałem 8 dni, to trzymałem 10 dni, a tutaj trzymałem miesiąc czasu. To 16% wydukać. Ale to nie jest takie, jeżeli chodzi o kupowanie i sprzedawanie krypto, zanim wskoczycie na głęboką wodę, zanim zaczniecie, wiecie, to jest tak jak z tym. Ja wiem, że tutaj tak pół żartem, pół serio sobie wrzuciłem taki oto filmik, nie?
Nie chodzi w taki sposób, żeby tak uczyć się od razu, że tak powiem, tradingu, czy już broń Boże, pływania. Nie o to chodzi, żeby. Nie każdy musi się uczyć w taki sposób. No proszę. A jak przepłynie z powrotem? Przepłynie. A jeżeli utonie? Ty go uratujesz. O, ja nie umiem pływać. Dobra. A więc to nawet nie chodzi o to. Chodzi po prostu o to, aby tak naprawdę powoli, bez większego ryzyka się czegokolwiek nauczyć i poczuć to, w jaki sposób to działa. Więc wracając do TradingBot, tak sobie ostatnio się zastanawiałem, patrzę na cenę tego Bitcoina i wiem, że tutaj ludzie mają różne pomysły i różne coiny wyskakują w różnym tempie w górę i w dół, ale ja postanowiłem sobie zobaczyć tego Spot Grid Bota, ustawić i Create Now. I ustawimy sobie tego Bitcoina. I właśnie pomyślałem sobie, żeby ustawić cenę Bitcoina pomiędzy 19 tysięcy, o 19 tysięcy, a czekajcie, bo mam byt, mi chodzi o Bitcoina. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Gdzie jest Bitcoin? Czego mi tutaj Bitcoina nie pokazuje? Może tu, o jest Bitcoin. Ok, jest. Dobra, 19 tysięcy do 20 tysięcy. Pomiędzy 19 a 20 tysięcy, trzy, że tak powiem, poziomy wejścia byłoby dobre. I wrócimy sobie dzisiaj, na przykład, żeby to miało sens, to wrzucimy sobie 10 tysięcy i wrzucimy go i wystartujemy. Ok. Zobaczymy. Zobaczymy sobie teraz, na przykład za następny jakiś czas, jak to będzie wyglądało. Jeżeli mi na przykład, i tutaj jest jeden myk, o którym musimy pamiętać. Jeżeli mi bot kupi tego Bitcoina, przykładowo cena poleci w dół do 19, bot mi kupi to za 19, cena poleci w dół do 18, do 17, nie ma znaczenia. To jest spot trading, czyli zwyczajnie, najzwyczajniej w świecie. Mam pozycję, czyli mam po prostu Bitcoina, czyli nie może mi tego zlikwidować ani nic w tym stylu. Więc jest to definitywnie coś takiego, co na początek swojej drogi, zanim przejdziemy do derywat, to jest taki bezpieczne moczenie stóp bez wskakiwania do wody, jak na przed chwilą pokazanym filmie. Dobra, nie wiem, gdzie ten wątek nas dzisiaj poprowadził. Przeszliśmy przez wszystko. Przeszliśmy przez Celsjusza, poprzez Binance Smart Chain, byliśmy na Zenie, byliśmy wszędzie. Możemy nawet jeszcze zerknijmy sobie, żeby nie było już na Hexa, co tam u Hexa słychać. Okej, siedzimy przy 3-2 centa, nie wiem, po prostu sobie siedzimy. Czekamy, czekamy. Czekamy na Hexa, czekamy na Pulse Chain. Dla tych wszystkich, co tam się śmiali, że mi trochę tam Naryśka ostatnio zagadałem, że się spóźnia z Pulse Chainem. Nie, to nie ma znaczenia, po prostu. Mówię tak, jak myślę, no każdy to ma z tyłu głowy, że hej, no co jest grane, nie? Każdy ma to z tyłu głowy, więc po prostu każdy mówi, każdy ma prawo tak pomyśleć, nic w tym nadzwyczajnego. Więc to by było tyle na dziś, dzięki wielkie, no i co? A nie wiem, wrócimy troszkę do Gibsona i Marshalla, czy jak?